Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darek z kanału Ratujmy Traktory. Po ostatnich moich filmach przeczytałem komentarze i co niektórzy piszą, że posypaliście te drzewo, jak i taką kopci. No właśnie tutaj chciałem wytłumaczyć, że ja chciałem pokazać Wam ustawienia wiatru, jakie mają znaczenie. Że jeżeli będzie za mało powietrza, będzie dymił, a jeżeli będzie za dużo, będzie nie będzie dymił, ale po prostu będzie wydmuchiwał tutaj temperaturę i ciepło przez komin. Oczywiście wiem, że niektórzy nie oglądają do końca od deski do deski, tylko tak trochę początek, środek i koniec, a może tylko początek i nie chcę pogada. Ale to już jest mniejsza z tym, tylko żeby potem jak ktoś pisze w komentarzu, pisze komentarz, który jest po prostu taki dziwny, według mnie niezgodny, no to wiem, że tego filmu do końca nie obejrzą. I to już nie jest mój pierwszy raz, bo też jak paliłem świeciami, to wcale nimi nie paliłem, tylko wrzucałem do kotła. A niektórzy się dali nabrać, że paliłem świeciami. Ale ja mam z tego frajdę, lubię się pośmiać z siebie i z sytuacji, także jakoś tak to mnie to nie przeraża. Tak, ten kocioł na pelet potrzebuje do prawidłowego spalania prądu i powietrza. Bez tego on nie będzie dobrze palił. Bez prądu elektronika się wyłączy. Niestety nie ma prądu. Bez powietrza będzie dymił i tyle. To jest też pokazanie, że nieumiejętne palenie nawet w piecu 5 klasy czy 10 klasy nic nie da, bo to tak naprawdę wszystko zależy od nas, jak my to będziemy robić. Teraz tak, powiem na temat ludzi, którzy palą w swoich kotłach, tak zwanych kopciuchach czy śmietnikach. I powiem tak, jeżeli ktoś zgodnie pali z instrukcją obsługi tego kotła, czyli jeżeli ma górnego spalania i pali od góry, to pali tak samo ekologicznie, jak w tym. Też nie mają dymku, tylko się wydobywa taka mgiełka lub lekko biały taki nalodzik, to jest tak zwana para wodna wydobyta z drewna czy tam z węgla. Jeżeli będą palić górnego, w piecach górnego spalania od dołu, czyli będą świadomie wyrzucać swoje pieniądze właśnie przez komin i temperatura nie będzie taka, jak powinna być. Drzewo i pelet. I teraz zadam Wam pytanie, co jest bardziej ekologiczne? To czy to? Jak myślicie? Odpowiedzcie sobie sami. Co jest bardziej ekologiczne dla Was? Ja Wam powiem, że dla mnie najbardziej ekologiczną rzeczą to jest na przykład to. Dobre wysuszenie, umiejętne spalenie spowoduje w odpowiedniej temperaturze i z odpowiednim natlenieniem, że z tego będą związki być mało dymu, a i związki chemiczne też będą małe. Tutaj mamy pelet. To jest to samo co to. Trocimy. Tylko to już robi człowiek. I tu już można sobie różne rzeczy domieszać. Można sobie dać trociny, można sobie dać płytę MDF, można różne rzeczy z tym zrobić. Można dać różne domieszki, można dać kleje, wszystko. Tu robi człowiek, tu recepturę sam sobie może zrobić, lepszą lub gorszą. Tutaj to robi natura. Tu jest lignina, to są same naturalne składniki. My tylko musimy to odpowiednio przygotować. Pociąć, przesezonować, wysuszyć,
i odpowiednio spalić. Ja nie jestem teraz zwolennikiem palenia drzewa w piecu na pelet. To wymaga od nas sytuacja. Bo to jest teraz tak drogie, że już nie stać nas jest na to. Kilka lat, nawet no w tamtym roku, kupiłem to za 750 zł. Jeszcze. W tym roku to jest tragedia. Tak to wygląda na dzisiaj. Zima się zbliża do nas wielkimi krokami i musimy sobie jakoś poradzić. I jeżeli się nauczymy dobrze palić w kotłach, na pelet, na jego groszek, różnymi innymi zastępującymi dane paliwo innym paliwem, ale również bezdymowo i ekologicznie, to będziemy po prostu mieli tą świadomość, że nie trujemy nikogo dookoła, ani samych siebie. To nam jeszcze pokazuje, a tak naprawdę jacy my jesteśmy słabi, bez energii i jak nie warto się uzależniać od na przykład jednego tylko paliwa. Współczuję ludziom, którzy na przykład powyrzucali swoje jakieś tam dotychczasowe piece lub kozy lub kominki i zastąpili to tylko jednym rodzajem paliwa. Oni już nie mają wyboru i na przykład taki ktoś, który ma pompę ciepła, a nie ma na przykład dodatkowego źródła, czyli na przykład kominka, on będzie skazany właśnie na jeden rodzaj energii. Jakby w zimę się okazało, że zabraknie tej energii dla nich, oni praktycznie będą w domach marzli. A jeżeli ktoś ma dodatkową alternatywę, zawsze sobie poradzi. Dlatego dobrze mieć jest alternatywę na ciężkie czasy, no żeby po prostu nie marznąć. To jest tak zwana, można to powiedzieć, dywersyfikacja różnych źródeł, czyli po prostu palimy, czy tam użytkujemy różne źródła ciepła, w miarę niedrogie i które nam może w ciężkich czasach zapewnić ciepło. Ja nie paliłbym tutaj drzewem, gdyby pelet był w tej cenie sprzed roku, bo to jest uciążliwe dochodzenie, podchodzenie do kotła, dorzucanie. Zimą porą podejrzewam, to będzie częściej. Teraz ja sobie tam wrzucę kilka kawałków drzewa na ciepłą wodę użytkową i jest dobrze, ale jakby przyjdą już mrozy, przyjdą wiatry i trzeba będzie dorzucać tutaj do tego pieca, to podejrzewam, że tu będę musiał co godzinę przyjść do niego wrzucić. Ale ja wolę wrzucić co godzinę drzewo, które mam, które kupiłem już, które jest wysezonowane, niż teraz na gwałt szukać peletu za prawie 3000 zł. No niestety, nie kupię tego peletu, bo dla mnie to jest cena nie do zaakceptowania i pewnie dla wielu z Was też nie do zaakceptowania. No także to wszystko z mojej pogadanki. Jak Wam się podoba, to wiecie, co macie zrobić. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji kanału, do lajkowania, do udostępniania. No i jeszcze się będziemy bawić kotłem cały czas. Coś ciekawego jeszcze pokażę. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka.